Tryniecką strażnicę widział chyba każdy, kto miał okazję jechać pociągiem na trasie Przeworsk-Stalowa Wola. Przed wojną w Galicji było 30 podobnych obiektów. Zadaniem załogi strażnicy była ochrona znajdującego się obok mostu na Wisłoku. Budynek był wykorzystywany jeszcze w czasie II wojny światowej. Później opuszczony popadał w ruinę. W ubiegłym roku PKP wraz z 12-arową działką wystawiły go na sprzedaż, ale nie było chętnych. Gminie udało się przejąć strażnicę za darmo. Obok obiektu znajdują się trasy Nordic Walking oraz spływy kajakowe na rzece Wisłok. Myślę, że to będzie idealną atrakcją turystyczną dla gminy Trincza. Gmina chce, by powstała tu przystań kajakowa i mini muzeum lokalnego rzemiosła. Wstępne przymiarki zakładają, że inwestycja pochłonie około 1 000 000 zł. Gmina Lubaczów z kolei przejęła dworce kolejowe w Baszni Dolnej i Górnej oraz wieże ciśnień w Tymcach. Wszystkie znajdują się przy linii kolejowej 101 Jarosław-Bełżec, która ma ponad 130 lat i która przed wojną prowadziła z Jarosławia do dziś ukraińskiego Sokala. Wieża ciśnień zakładamy, że będzie służyła jako obserwatorium astronomiczne, jako wieża widokowa z różnymi atrakcjami, nie tylko związanymi z obserwacją nieba, ale także z multimediami, które wiążą się właśnie z tym tematem. Chcemy także przy okazji tejże rewitalizacji, przy okazji tych działań proturystycznych uruchomić przewozy drezynowe. Gmina chce, by na dworcu stanął parowóz i zabytkowe wagony, by turyści w przejętych budynkach mogli przenocować, a w wagonach na przykład zjeść obiad. Do pociągu można będzie się przesiąść z roweru, bo przez powiat lubaczowski biegnie rowerowa autostrada szlak Greenvelo. Liczy ponad 80 km. W większości został poprowadzony drogami o nawierzchni bitumicznej, gdzie występuje bardzo niskie natężenie ruchu. Od strony północnej wbiega przez miejscowość Podlesina i biegnie przez Narol, Hutę Złomy, Polankę Choryniecką. Gmina Lubaczów liczy, że kolejowy skansen będzie kolejną atrakcją w pobliżu Kresowej Osady. To wioska tematyczna, która przenosi w przeszłość, odwołując się do wielokulturowości dawnych Kresów. To oferta dla miłośników historii, tradycyjnego jadła i aktywnej turystyki.